Koncertem w Domu Kultury Mors Miejska Orkiestra Dęta w Dębicy uczciła 65-lecie działalności. Uroczystości rozpoczęły się od dostojnego poloneza w wykonaniu grupy reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca i Glopolanie przy akompaniamencie orkiestry. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć Stanisława Świerka, który prowadził orkiestrę 52 lata i jest jednym z najdłużej pracujących dyrygentów w Polsce. Bardzo dużo tych wydarzeń było, można to podzielić na takie trzy ogólne wydarzenia, więc uroczystości patriotyczne, uroczystości pogrzebowe przede wszystkim i uroczystości kościelne, bo takich było multum. No, przez te lata po prostu orkiestra zdobyła wiele sukcesów na ogólnopolskich konkursach w Poznaniu, w Kędzierzynie Koźlu, w Opolu, w Rzeszowie, także reprezentowaliśmy województwo podkarpackie, były nagrody Grand Prix, były wyjazdy za granicę, byliśmy w Belgii dwa razy, byliśmy na Ukrainie, byliśmy na Węgrzech, byliśmy na Słowacji, także tych wyjazdów było bardzo dużo. Poziom orkiestry na pewno bardzo wysoki, no a druga część to po prostu wszystkie uroczystości patriotyczne i koncerty orkiestry dla mieszkańców Dębicy, a przede wszystkim również i te smutne uroczystości, po prostu tak jak pożegnaliśmy arcybiskupa Jerzego Ablewicza jako jedyna orkiestra naszych prałatów tutaj dębickich. No i te uroczystości to smutne, ale te uroczystości kościelne, wesołe, czyli wszędzie graliśmy na Boże Ciało, na rezurekcję, na wszystkich uroczystościach kościelnych, patriotycznych, nikomu to nie przeszkadzało, bo zawsze byłem zdania, że gramy i służymy mieszkańcom Dębicy, mieszkańcom powiatu, a nie partii jakiejś, tylko gramy dla mieszkańców po prostu. Stanisław Świerk przekazał pałeczkę dyrygencką młodemu pokoleniu 2,5 roku temu. Obecnie Marek Gruda prowadzi Miejską Orkiestrę Dętą w Dębicy. Dobrze, czego pan sobie życzy i orkiestrze z okazji tak pięknego jubileuszu? No 65. jubileusz, można by powiedzieć, już orkiestra na emeryturę pójdzie, ale niestety nie będzie tak i będę starał się dalej to kontynuować. Myślę, że w takim stopniu, a i lepszym jak teraz. W trakcie jubileuszowego koncertu publiczność mogła usłyszeć zarówno utwory klasyczne, jak i rozrywkowe, które przyciągnęły szeroki krąg słuchaczy. Jubileusz był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Wicewojewoda podkarpacki Wiesław Busz wręczył panu Romanowi Kulisowi odznakę honorową, zasłużony dla kultury polskiej, za zasługi w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Lubię bardzo te rytmiczne rytmy, wesołe, takie nadające tempa w życiu, w marszu, w słuchaniu, w wypełnianiu obowiązków i czynności patriotycznych. To mnie fascynuje, rzeczywiście lubię i często w takich uroczystościach chętnie, z przyjemnością uczestniczę, z pełnym podziwu dla, przede wszystkim w większości to są orkiestry, gdzie społecznie spełniają swoje powinności, często pracując zawodowo, kulturalnie i dodatkowo zajmują się taką właśnie profesją. To też nadaje im satysfakcji z ich pracy i twórczości, a też tego rytmu życia. Wiceburmistrz miasta Dębicy i przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy wręczyli na ręce kapelmistrza Marka Rudy nagrodę jubileuszową o wartości 35 tysięcy złotych oraz gratulacje w podziękowaniu za całokształt pracy. To wyjątkowe wyróżnienie podkreśliło znaczenie i wkład orkiestry w rozwój kultury. Przede wszystkim z okazji jubileuszu serdeczne gratulacje osiągnięcia no tak dojrzałego wieku, ale jeszcze pełnego kolejnych wyzwań, które są przed naszą orkiestrą. No bo sam jestem w takiej sytuacji, że kiedy ja przychodziłem na świat, to orkiestra już w Dębicy była i podejrzewam, że kiedy mnie już tu nie będzie, to oni dalej będą, czego im jak najgoręcej życzę, ale oby to było jak najpóźniej, żebym ja też trochę na tym świecie mógł pobyć. Zwłaszcza, że nasza orkiestra, no trudno sobie bez niej wyobrazić większość naszych uroczystości, wielu wydarzeń kulturalnych, ale że no, nie zamykają się też tutaj na Dębice, reprezentują miasto na zewnątrz, no, też zdobywając wiele laurów, sukcesów. Tego wszystkiego im gratuluję, no i życzę powodzenia w kolejnych latach tutaj działalności no, na rzecz miasta i tutaj tego naszego życia kulturalnego. Profesor Krzysztof Endrecki powiedział, że pierwsze jego zetknięcie z muzyką to właśnie w Dębicy i w ogóle pierwsze jego zetknięcie z muzyką to spotkanie orkiestr dętych, tych, które funkcjonowały w Dębicy w okresie międzywojennym, a Miejska Orkiestra Dęta, która funkcjonuje od 65 lat,
kontynuuje niejako te tradycje tych orkiestr wcześniej wojskowych, które funkcjonowały w naszym mieście jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. I to właśnie w tych orkiestrach, w tej orkiestrze naszej miejskiej, która jest taką orkiestrą nie tyle miejską, ale taką reprezentacyjną dla naszego miasta, dla naszego regionu, powiatu, właśnie słychać ten blask blachy, o którym mówił profesor Penderecki, i życzmy orkiestrze, ale też całej naszej społeczności, nam wszystkim, aby ta orkiestra funkcjonowała przez wiele, wiele kolejnych lat, uświetniając kolejne uroczystości, wydarzenia, jubileusze, ważne rocznice, też dodając wzruszeń, emocji i wszystkiego, co piękne i co wiąże się właśnie z muzyką orkiestry Dętych. Życzę im wielu, wielu jeszcze lat, żeby tak wspaniale uświetniali wszelkie nasze uroczystości, bo to jest takie nasze dobro miejskie. Bardzo się cieszę, że mamy taką wspaniałą orkiestrę, która jest niezawodna. Pomimo upałów niekiedy, deszczu, bardzo, no zawsze po prostu na swoim miejscu, zawsze te uroczystości są takie z przytupem, z pazurem, jak orkiestra wystąpi. I życzę po prostu, żeby było dużo sił, szczególnie nowemu panu dyrygentowi, jest jak najbardziej godnym następcą pana Świerka, także życzę mu wielu, wielu sił i wszystkim członkom zespołu jeszcze, żebyśmy wiele razy takich jubileusze wspaniałych obchodzili. Z rąk prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie dr habilitowanej profesor Anny Marek-Kamińskiej dębiccy muzycy odebrali odznaki honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Były to odznaki brązowe, złote z wieńcem laurowym, złote z brylantem.